Weź sobie białą kartkę i przedziel ją na pół. Serio, nierobienie nic jest bardzo wygodne. Jem fast foody, nie ograniczam czasu ekranowego, a może dlatego, że jestem po prostu od czegoś uzależniony? Krok numer jeden, krok numer dwa, 40 minut każdego dnia. To tyle, nic więcej. Krok numer trzy, im wyższe były zarobki tych osób badanych, tym się okazuje, że więcej stosunkowo, procentowo pieniędzy wydawali na głupoty. Krok czwarty, nie jest ci potrzebna co do kalorii wyliczona dieta. Po pierwsze, nie zaczynaj wszystkiego jednocześnie. I krok numer pięć, jeżeli nigdy nie podejdziesz obiektywnie do takiej samooceny, to być może nigdy nawet nie zauważysz, że możesz robić coś źle. Sztuką jest to, żeby na bieżąco kwestionować swoje poglądy i je po prostu weryfikować. A na samym końcu tego filmu będzie dla ciebie niespodzianka, więc koniecznie oglądaj go do końca. Zmiana twojego dotychczasowego stylu życia wymaga od ciebie podjęcia tak naprawdę dwóch kroków. Zaczyna się od pierwszego, którym jest świadomość. Świadomość tego, kim jesteś teraz w tym momencie i kim zamierzasz, planujesz być w przyszłości. Musisz obiektywnie spojrzeć na to, jak teraz wygląda twój dzień, tydzień, miesiąc, rok i na tej podstawie szczerze określić, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Jeżeli kliknęłaś w ten film, to już znaczy, że został podjęty jakiś krok. Jesteś już na dobrej drodze, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że obecna sytuacja wymaga jakiejś zmiany. Musiałeś albo musiałaś dojść do takiego wniosku, że to, co jest w tym momencie, ci nie odpowiada i że chcesz czegoś więcej, chcesz lepiej, chcesz dokładniej. I właśnie, żeby pokazać ci, jak to zrobić, powstał ten film. Od tego momentu wszystko będzie już tylko kwestią odpowiednich decyzji. Już sam fakt myślenia nad samym sobą sprawia, że znajdujesz się może w 10-15% wszystkich osób i że jesteś osobą, która nie chce pozwolić na to, żeby życie toczyło się samo bez żadnej kontroli. Serio, nierobienie nic jest bardzo wygodne. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, czy warto? W tym filmie pokażę ci, jak kolejno podejmując odpowiednie kroki, jesteś w stanie zmienić swoje życie w ciągu 30 dni, niezależnie od tego, czy chcesz założyć firmę, zacząć uprawiać sport, zacząć tworzyć filmy, czytać książki, czy robić cokolwiek innego, co będzie twoją pasją i będzie cię rozwijało. Każdy z tych aspektów twojego życia można poprawić. Oglądaj ten film do samego końca, bo przedstawiam tutaj krótko i zwięźle, co dokładnie trzeba robić. I jak to robić, żeby po pierwsze za szybko się nie poddać, a po drugie zrobić to dobrze i skutecznie. A po obejrzeniu całego filmu będziesz mieć już ze sobą zestaw narzędzi, z którym możesz działać przez najbliższy miesiąc, dwa albo i nawet trzy. Najpierw przedstawię ci kroki, a dopiero potem zasady, zgodnie z którymi te kroki trzeba wdrażać w życie. Krok numer jeden już znasz. Określ, kim jesteś w tym momencie i kim zamierzasz być w przyszłości. Tylko zrób to obiektywnie. A jeżeli nie wiesz dokładnie, czego chcesz, to troszeczkę odwróć myślenie i zastanów się, czego na pewno nie chcesz. Bo na pewno są rzeczy, których nie chcesz. I na podstawie tego jesteś w stanie ocenić, w jakim miejscu nie chcesz się znaleźć. Siłą rzeczy będziesz wiedzieć, jakie działania podjąć, żeby zmierzać w przeciwnym kierunku. Weź sobie białą kartkę i przedziel ją na pół. I z prawej... Nie, z lewej. Gdzie z lewej? Z lewej. Z lewej strony zrób nagłówek rzeczy, które robię dobrze, z prawej strony rzeczy, które robię źle. Wypisz dosłownie wszystko, kompletnie wszystko, co tylko przyjdzie ci do głowy. Na przykład po lewej stronie trenuję 3 razy w tygodniu, śpię 8 godzin dziennie, zdrowo się odżywiam. A po prawej jem fast foody, nie ograniczam czasu ekranowego, nie uprawiam sportu, utrzymuje niezdrowe nawyki, wydaje pieniądze na rzeczy, z których nigdy nie korzystam i tak dalej, i tak dalej. Ta lista ma być jak najdłuższa. I teraz popatrz na tą prawą stronę i zadaj sobie szczere pytanie, po co ja to właściwie robię? Może dlatego, że na chwilę pozwala mi się oderwać od rzeczywistości? A może dlatego, że jest to chwila przyjemności w ciągu dnia? A może dlatego, że jestem po prostu od czegoś uzależniony? Krok numer dwa, aktywność fizyczna. To jest jedna z tych rzeczy, która sprawi, że ludzie, którzy są dookoła ciebie, z bardzo dużym prawdopodobieństwem szybko zauważą zmiany. To znaczy, jeżeli jeszcze nie uprawiasz jakiegoś sportu i zaczniesz to robić, to w ciągu miesiąca czy dwóch powinni szybko zauważyć zmiany. 30 do 40 minut każdego dnia to czas, który każdy powinien być w stanie wygospodarować na to, żeby podjąć jakąkolwiek aktywność. To będzie spacer, bieganie, jazda rowerem, niech to będzie pływanie, niech to będzie wyjście z psem. Może to być oczywiście siłownia, może to być gimnastyka, kalistenika, może to być podnoszenie ciężarów. Szachy to też sport, tylko że w szachach nie biegasz, chyba że mówimy o szachach bokserskich. 40 minut każdego dnia to tyle, nic więcej. Krok numer 3, zmiana nawyków finansowych. Krok numer 3 to zmiana nawyków finansowych. Koniecznie przejrzyj swoje konto bankowe w poszukiwaniu wydatków, które nie są potrzebne. Na twoim koncie może kryć się jakaś niechciana albo nieużywana subskrypcja, która każdego miesiąca wyciąga ci z portfela 50, 100 albo i 200 zł. Może się to wydawać niedużo, ale 200 zł miesięcznie to jest prawie 2,5 tysiąca w ciągu roku. Zastanów się, ile razy zdarzyło ci się wydać pieniądze na rzeczy, z których nigdy nie skorzystałeś, nie skorzystałaś. Po prostu na totalne głupoty.
Mam tutaj takie ciekawe badanie. 58% uczestników sondażu przyznało, że kupiło coś zbędnego w ciągu ostatniego roku. Pytani o niepotrzebne zakupy w ostatnich 12 miesiącach uczestnicy najczęściej wymieniali odzież i obuwie. W dalszej kolejności urządzenia do kuchni lub utrzymania domu, elektronikę służącą rozrywce, tutaj około 11%, nowy telefon, żywność 6%. A co jest jeszcze ciekawsze, im wyższe były zarobki tych osób badanych, tym się okazuje, że więcej stosunkowo procentowo pieniędzy wydawali na głupoty. Dla przykładu, jeżeli ktoś zarobił 4000 i wydał 1000, no to stosunek procentowy tych wydatków to jest 25%, mamy 1 do 4. I dla porównania, jeżeli ktoś zarobił 10 tysięcy i wydał na te głupoty 3-3,5 tysiąca, to teraz stosunek wynosi jakieś 3-3,5 do 10, czyli od 30 do 35% zarobku. Link do tego sondażu znajdziecie w opisie. A propos pieniędzy, czy warto oszczędzać? A może inwestować? A może robić jedno i drugie? Nie będę zabierał czasu w tym filmie, bo taki film już nagrałem. Pojawia się tu albo tu. Po obejrzeniu tego do końca koniecznie musisz zobaczyć to nagranie. Krok czwarty, zmiana odżywiania. Jeżeli miałbym wskazać jakąś uniwersalną prawdę, która będzie sprawdzała się u każdej jednej osoby, to powiedziałbym, że jest to powiedzenie: jesteś tym, czym jesz. To, co zjesz, ma bezpośredni wpływ na twoją sylwetkę, na kondycję skóry, na samopoczucie, motywację albo jej brak, na to, jak się zachowujesz przy innych, na to, jak przebiegają twoje choroby, nieważne, czy to zakaźne, czy niezakaźne, czy przeziębienia, czy inne rzeczy, jak ma się twoja aktywność fizyczna. Do jedzenia możesz podejść w ten sposób, że 80% tego, co spożywasz, to jedzenie zdrowe, wysokiej jakości, i 20% zostaw na taki cheat meal, powiedzmy raz w tygodniu. Ale nie oszukuj sam siebie, że jedzenie 3 burgerów w tygodniu to 20% twojego całego spożycia. Wrogiem publicznym numer 1 w kwestii odżywiania jest cukier, a numer 2 prawdopodobnie alkohol. I o tym cukrze również nagrywałem film, tak samo jak o alkoholu. Cukier i alkohol to żyła złota dla koncernów przemysłowych i są to towary, które z półek prawdopodobnie nigdy nie znikną. I krok numer 5, ucz się nowej umiejętności. Znajdź sobie coś, co cię pasjonuje i w czym jesteś dobry. Bardzo często będzie tak, że jedna i druga rzecz są dokładnie tym samym. Ale to dobrze, bo to znacznie ułatwi wybór. A nawet jeśli nie, to zdecyduj tak, żeby znaleźć coś po środku albo jakoś połączyć jedno z drugim. I od teraz każdego dnia poświęć przynajmniej 1 godzinę na to, żeby rozwijać swoją umiejętność. Oglądać filmy i przede wszystkim to robić, bo to poprzez robienie nauczysz się najwięcej. No i przechodzimy do tych zasad, czyli tej części, bez której wdrażanie kroków, które ci wymieniłem, może być bardzo trudne albo po prostu nieudane. Po pierwsze, nie zaczynaj wszystkiego jednocześnie. Jeżeli na te wszystkie kroki rzucisz się teraz, w tym momencie, to na pewno ich nie utrzymasz. Będzie to zbyt zobowiązujące i prędzej czy później z tego zrezygnujesz. Zmiany zawsze wymagają trochę czasu i łatwiej będzie, jeżeli zajdą stopniowo. No i zasada numer 2, nie oszukuj samego siebie. Jeżeli nigdy nie podejdziesz obiektywnie do takiej samooceny, to być może nigdy nawet nie zauważysz, że możesz robić coś źle. I sam się na tym łapię, że wiele rzeczy niejednokrotnie postrzegam w niewłaściwy sposób, ale właśnie sztuką jest to, żeby na bieżąco kwestionować swoje poglądy i je po prostu weryfikować. W opisie na dole znajdziesz link do kalendarza. Przygotowałem dla Ciebie 30-dniowy kalendarz, który ułatwi Ci wdrażanie nowych nawyków i kontrolowanie tych już obecnych. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo dziękuję za poświęcony czas. Zostaw suba, łapkę, komentarz, udostępnij ten film i do zobaczenia w następnym.